popłacili za samochody, popłacili za faktury, nie ma kontaktu, nie wiedzą, gdzie zadzwonić. Zauważyłem, że oni zaczęli na przykład pisać coś na temat wyjazdów do Giga Berlin. Znaczy, samochody spalinowe mają być zakazane od 2035. No to jakby to jest, jakby nagłówek jest totalnie szokujący, jak to możliwe, ja nie będę nigdzie mógł dojechać po prostu w 2035. Stosunek osób, które są zainteresowane kontentem związanym z samochodami elektrycznymi, to jest tak, że 10% to są faktycznie osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć, 90% to są osoby, które chcą po prostu wylać wszystkie swoje możliwe wyzwiska o Belgii, jakie tylko się da. Jaka katastrofa i jaki płacz był, jak nawet Tesla Giga Berlin odpalała i jakie tam warunki pracy są, że to nie są niemieckie warunki pracy, że tak się nie da pracować jakby w ogóle i tak dalej. No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że... Samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Dokładnie tak. Dzisiaj u nas gościmy Gabora. Cześć Gabor. Prezes Tesla Owners Club Poland. Szczytna zresztą inicjatywa, której jesteśmy też częścią. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Dobrze Gabor, przede wszystkim w imieniu oczywiście ludzi, którzy oglądają nasz kanał, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. No i zacząłbym chyba od tego, co zawsze, czyli pierwsze pytanie. Kiedy zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z elektromobilnością? To była w sumie taka troszeczkę przygoda, bo planowaliśmy właśnie z żoną wakacje, no właściwie wakacje, to był taki wyjazd bardziej biznesowy, ale to była taka konferencja po prostu w San Francisco i w formie to właściwie było żartu, sprawdziłem sobie po prostu, czy można w San Francisco wynająć Tesla. To był 2015 rok, więc no wtedy model P85D, model P85D, no to był taki troszeczkę high-end. Top. Ale, tak, ale okazało się, że właściciel właśnie wypożyczalni, po prostu casualowo wynajmuje te samochody i po prostu też to był jego samochód. Wynajął nam je na 2 tygodnie i byliśmy jakby zachwyceni. Jakby to było po prostu takie zderzenie, bo to był pierwszy samochód elektryczny w ogóle, kiedykolwiek jeździłem. I to było takie zderzenie po prostu z innym światem, że no, wtedy po prostu to się jakby tak w mojej głowie już urodziło, że po prostu muszę mieć. Wtedy to akurat była właśnie Tesla, no bo to po prostu jakby były najbardziej znane wtedy samochody elektryczne, więc to po prostu miała być Tesla. A jeszcze byłeś w kolebce, tak szczerze mówiąc, także no niesamowita tak, sprawa. I to właśnie, no oczywiście zrobiliśmy sobie wycieczkę właśnie wtedy do Fremont. Oczywiście po pierwsze, to tak jak jeszcze później będziemy rozmawiali właśnie o wycieczkach do samych fabryk, ale we Fremont też były właśnie dla właścicieli Tesli były właśnie wycieczki, tylko trzeba było po pierwsze się zapisać na 2 tygodnie wcześniej, więc tam weszliśmy tylko do recepcji i miła pani nam powiedziała, że przykro nam, ale tak to nie działa. Ale tak, no byliśmy właśnie we Fremont, tam zobaczyliśmy, jak to wtedy właśnie jeszcze wyglądało i w samym San Francisco też już tych samochodów było sporo, więc też ta infrastruktura była dosyć przyjazna, ale tak. No, to był jeszcze 2015 rok, więc to nie był taki mainstream. Poza tym wtedy były tak naprawdę tylko modele S, modele X, więc też te samochody były rzadsze i też no, dużo, dużo zresztą wtedy droższe i mniej dostępne. Więc. Powiem Ci Gabor, że do dzisiaj P85D ciągle robi wrażenie, jeżeli chodzi o przyspieszenie. To jest samochód, który nadal, że tak powiem, powoduje ciary na plecach, jak się przyspiesza. Także oczywiście to już nie jest ta sama klasa, co plet, którym jeździsz. Ale jest to samochód nadal całkiem fajny, aczkolwiek podkreślam, że awaryjny. Ale dobrze, przechodząc dalej do kolejnego tematu. Twój pierwszy samochód elektryczny. Pierwszy mój samochód elektryczny to jest 2019 rok, to był model 3 Performance. To był chyba jeszcze... słynny, tak mi się wydaje. To znaczy tak, on był swego czasu słynny, potem ten samochód właściwie zmienił właściciela, wiem, że 2 razy przynajmniej jeszcze i w tym momencie jeździ w Krakowie, co też jest dosyć ciekawą taką powiedzmy też przygodą. A czy ten Model 3, tak przepraszam, że Ci wejdę w słowo, ten Model 3 to był tak jak w przypadku Twojego Playda jeden z tych pierwszych, który się pokazywał w Polsce? Było już ich już wtedy trochę, aczkolwiek to jeszcze był czas, kiedy oficjalnie Tesli w Polsce nie było, więc to był... Myślę, że na początku 2019 roku pojawiały się już te właśnie pierwsze modele 3 i to były ściągane właśnie na własną rękę. Tak. Ten był z Niemiec, jeśli dobrze kojarzę, ściągany, ale to była już europejska dystrybucja, więc też gwarancja i to wszystko było honorowane, więc już tak powiedzmy bardziej cywilizowana taka, to nie był ściągany samochód ze Stanów, gdzie tam trzeba było też sobie no, zaakceptować to, że gwarancji po prostu w Europie nie Tesla nie honorowała. No i tak, to był 2019 rok, październik, więc jak się pojawiały na początku roku 2019 trójki, no to była taka powiedzmy ten sam rok, ale już ich troszeczkę było. I jak ten twój pierwszy samochód? No, bardzo dobrze wspominam, aczkolwiek później go troszeczkę popsułem, więc... Ale przez co? Przez tryb torowy? Przez modyfikację, bo zawieszenie było powiedzmy i tak w performance jest tak
umiarkowanie komfortowe, no a było wymienione na gwintowane zawieszenie KW, zresztą obniżone o jeszcze dodatkowo chyba 15 mm, więc ten samochód, no tak, on to był najszybszy samochód, jakim jeździłem pomiędzy progami zwalniającymi. Bo na każdym progu zwalniającym to jest takie 10 na godzinę mniej tak, więcej. Tak. Ale tak, no jakby samochód był, no właściwie jeśli chodzi o awaryjność, nie było żadnej. Jakby był absolutnie bezbłędny, jeżeli cokolwiek... Do czasu. Tak, to znaczy, no to jest tak, że jeżeli ja mam taki mindset troszeczkę, że jeżeli cokolwiek mi nie pasuje w samochodzie, to po prostu to spisuję sobie na listę i potem idę z taką litanią właśnie do serwisu do Tesli i oni później mają mordęgę z tym, no bo jest jedno zgłoszenie, które rozwiązują przez cały dzień, więc im to pewnie jakieś tam statystyki psuje, ale właśnie takie drobiazgi typu, nie wiem, taka jakaś, nie wiem, poświata na kierunkowskazie, jak jest to właśnie ten podgląd, no głupoty, jakby nic takiego naprawdę poważnego w tym samochodzie nigdy się nie zepsuło, więc naprawdę dobrze go wspominam. No i jeździłem nim do czasu, tam 3 lata, jeśli dobrze kojarzę, jeździłem nim do czasu właśnie zamówienia, właściwie odbioru pleda, to właśnie zaraz po tym, jak właściwie dosłownie w dniach, kiedy odbierałem pleda, no, ten samochód miał już nowego właściciela. Najpierw w Warszawie przejął właśnie Oliwier, właśnie też to znajomy, więc zależało mi na tym, żeby jednak znajomemu samochód sprawdzony i jednak działający przekazać, żeby tam żadnych takich, powiedzmy, dziwnych sytuacji nie było. A to potem ten samochód po prostu pojechał do Krakowa. Też mam nadzieję, że zadowolonego właściciela. Też żadnych tajemnic tam nie było, jeśli chodzi o wyższe zużycie, wyższe jakieś, powiedzmy, czy na przykład właśnie to jeżdżenie po progach zwalniających, więc wiedział, na co się pisze i to jakby wydaje mi się, że było ok. Okej, to ja to podejście szanuję, też jak sprzedaję samochody, staram się być maksymalnie uczciwy, nawet czasami specjalnie mówię więcej tylko po to, żeby klient później do mnie nie miał po prostu pretensji. Nawet jeżeli to nie jest coś znajomy, to wiesz, zostawiasz po sobie jakąś tam renomę. Jasne. Ale to w takim razie jeszcze jedno takie pytanie z cyklu standardowych, czyli twoja taka największa przygoda, negatywna czy pozytywna, związana z samochodem elektrycznym? Największa przygoda. Znaczy tak, jeśli chodzi o ładowanie, no to jakby w tym momencie, okej, ładowarek jakiegoś specjalnie wiele w Polsce jeszcze nie ma, ale teraz jakby utknąć gdzieś, to trzeba po prostu jednak faktycznie mieć dużego pecha. Tak. Więc takich przygód nie miałem. Największą przygodę, wydaje mi się, to już było akurat w przypadku pleda, przetestowałem assistance pleda, do Tesli, przepraszam. I to była sytuacja, w której po prostu wjechałem w jakąś śrubę i całą rodziną po prostu wtedy w lawetą podróżowaliśmy właściwie po całej Warszawie. Szybka, według mnie szybka akcja, zadzwoniłem do Tesli, Tesla w półtorej godziny pojawiła się lawetą, załadowali samochód, pojechaliśmy do najbliższej wulkanizacji, naprawili oponę, pojechaliśmy dalej. Innych jakichś takich przygód negatywnych na pewno też nie miałem. Pozytywnych, no jakby... Zawsze pozytywne jest to, bo oczywiście też jeżeli ktoś, komu oczywiście jakoś tam ufam, chce się przejechać tym samochodem, tak modelem S-Plaid, zawsze jest to zaskoczenie, kiedy po prostu ludzie robią ogromne oczy, bo nie są w stanie uwierzyć po prostu... Przyspieszenie. I to jest tak, zawsze sugeruję po prostu, że nie trzeba przekraczać prędkości dozwolonej. Wystarczy do 0,50. Tak. To jest po prostu jakby to... I to jest generalnie... mam wrażenie, że w większości przypadków... samochodów elektrycznych, to po prostu ta charakterystyka tego napędu po prostu robi ogromne wrażenie, na to po prostu jest jeszcze dodatkowo to, że ten samochód jest bardzo mocny. No i jakby to jest mega, mega fajne, kiedy po prostu się później słucha tego, jak właśnie ta osoba opowiada, jaka to jest duża różnica, jak w ogóle charakterystyka jest inna, że to jest jakby zaskakujące, ale też przewidywalne, więc jakby naprawdę, naprawdę fajnie się to obserwuje. No plus dodatkowo, no też jakby nie ukrywam, że sporo osób w ten sposób zachęciłem do zakupu samego samochodu. No tak, tak. Więc chyba dużo, że tak powiem, zebrałeś punktów z tego, co kojarzę. Tak, ale to jest ja rozumiem, decyzja, że to się dzieje przy okazji. To jest decyzja właśnie tych osób. Ja też zresztą nie zachęcam do samej Tesli, no bo jednak już opcji na rynku też jest całkiem sporo, więc jeżeli ktoś, nie wiem, jest nie wyobraża sobie jeżdżenia czymś innym niż BMW na przykład. Też są opcje. No to jego pech. Więc, no, ale to jest też coś, że jeżeli ktoś akceptuje te relacje właśnie z BMW, że jest to dla niego fajne doświadczenie, że nadal ta charakterystyka... Mamy takiego u nas w firmie też przy okazji. Tak, więc, ale no cóż, jakby to jest wybór i ten wybór jest coraz większy, to też jest całkiem fajne. Dobrze, Gabor, to teraz już przejdźmy do tematów, w których pewnie będziesz pływał jak woda, czyli Tesla Owners Poland. Dlaczego powstał i dlaczego się tym zająłeś? Bo ja osobiście bardzo doceniam to, że podjąłeś taką inicjatywę. Praktycznie przyrównałbym to do pewnych inicjatyw obywatelskich.
Zrobiłeś to tak trochę jakby sam z siebie, ja to tak oceniam, ale może byś nam trochę opowiedział na ten temat, jak to się wydarzyło. To nie jest wcale taki temat strasznie jakoś odległy i długi, bo cały temat się urodził w ogóle na początku 2023, na początku tamtego roku, w warunkach takich, gdzie po prostu w Tesli nie działo się zbyt dobrze. W sensie takim, że po prostu różne tam były ogólnie powody, też nie chcę jakoś tam wchodzić w jakieś szczegóły, ale takim najważniejszym powodem było to, że Tesla była po prostu ogromnie zaskoczona tym, że tak dużo osób chciało kupić Teslę. I oni po prostu się nie, fizycznie nie byli w stanie po prostu ogarnąć tych wszystkich zamówień, bo to była sytuacja, w której w ciągu jednego kwartału byli w stanie na początku tamtego roku dostarczyć tyle samochodów, co w całym poprzednim roku. Więc to była ogromna różnica. Ludzie po prostu tam prawdopodobnie też dawali z siebie wszystko, co tylko mogli i więcej. I bardzo dużo ludzi narzekało na to, że popłacili za samochody, popłacili za faktury, nie ma kontaktu, nie wiedzą, gdzie zadzwonić, a też ludzie są przyzwyczajeni. Problemy z leasingami były, pamiętam też. Tak, i to właśnie była taka, jakby samym motorem tego, żeby faktycznie coś z tym zrobić, było to, że ja dosłownie 3 tygodnie wcześniej odbierałem pleda. Jakby ta obsługa była fantastyczna. Jakby to, że do mnie po prostu zadzwonili. Ale to byłeś klientem premium, drogi kolego. Ale to było tak, że to był właśnie ten grudzień, połowa grudnia, gdzie to było, myślę, że w miarę normalne, bo to jest jakby z innymi osobami też tam to odbierałem i to też było tak, że ja ten samochód dwa dni później niż mogłem odebrałem, bo inne przygody jeszcze były, bo były problemy z rejestracją w ogóle tych samochodów. Trzeba było znaleźć urząd, który nie będzie miał problemów z tym, co jest ogólnie tam w dokumentach, bo to była nowa homologacja, też wszystko tam było nowe, więc też dla niektórych urzędów była to nowość. No ale tak, jakby bardzo zadowolony byłem z tego, jak wyglądał mój odbiór, no i jakby później to był koszmar. Ogólnie przez cały miesiąc, 2-3 do marca, myślę, to była sytuacja taka, że po prostu ludzie nie wiedzieli, co się dzieje z tymi samochodami, przyjeżdżali, samochód nie był gotowy i tak dalej, więc tam po prostu nie wyglądało to dobrze. No i staraliśmy się namierzyć po prostu jakiś kontakt troszeczkę wyżej, właśnie w menedżmencie w Europie. I faktycznie, znaleźliśmy właśnie jakiegoś maila, napisaliśmy ogólnie, jak ta sytuacja wygląda, długi po prostu mail, tam napisaliśmy wszystko, co nam na sercu leżało. Chwilę to potrwało, ale 3 dni później jakby mieliśmy taką właściwie rozmowę dosyć długą telefoniczną, przynajmniej godzinną, gdzie faktycznie te wszystkie nasze podejrzenia były potwierdzone. Samochodów jest po prostu bardzo dużo, robimy co możemy, jest bardzo duża teraz właśnie też sytuacja, jeśli chodzi o zatrudnienia, że właśnie, że bardzo dużo osób zatrudnili, ale te osoby też nie będą pracowali od pierwszego dnia na 100%. Później zaczęły pojawiać się problemy z serwisem, bo po prostu też był zawalony serwis. Po prostu jest jakby standard w momencie, kiedy jest jakby gigantyczny wzrost osób, które mają jakąś tam sprawę. Plus dodatkowo wiele osób podkreślało, że no jednak są przyzwyczajone do takiego standardowego podejścia tego, jak się kupuje samochód. Przychodzisz do salonu, zamawiasz, ktoś ci tam jest twoim jakimś tam agentem, czy jakimś tam powiedzmy twoim... Zadbał o ciebie i tak dalej. No a w Tesli po prostu zamawia się telefon przez telefon. Jak to przez telefon? Jakby, to jest jakby jakiś żart chyba. Jak się z nimi skontaktować? No na czacie. Jakby, bo tak. I faktycznie też management nam potwierdził, że faktycznie ze względu na to, że ja też pracuję w sumie w takiej branży, gdzie to też niestety, ale to jest prawda, o wiele szybsze i tańsze i sprawniejsze jest obsługiwanie klienta, kiedy on po prostu się zgłosi na czacie i jedna osoba może obsłużyć 10 osób, a nie jak dzwoni ktoś, to jest po prostu relacja 1:1. Więc dlatego też to w ten sposób robią, no ale po prostu też część osób nie akceptowała tego, jak to wygląda w ten sposób, że nie mogą przyjechać, kogoś po prostu złapać tam na miejscu, pogadać o swoim zamówieniu i tak dalej, tylko po prostu wszystko przez czat i nie wiedzą, co się po prostu dzieje. Więc widząc, co się dzieje, właśnie skontaktowaliśmy się z tym managementem. No i okazuje się, że bardzo też ta rozmowa była taka otwarta, w sensie takim oczywiście, co mogli nam powiedzieć, to nam powiedzieli, oczywiście co się stanie, na ile nam mogli powiedzieć, też nam powiedzieli, oczywiście wiadomo, że tam są tajemnice, które oni się nie mogą dzielić tym, gdzie, jaki będzie serwis, czy coś takiego, więc tylko mówili nam o jakichś tam liczbach, ale bardziej bez jakichś konkretów. No i stwierdziliśmy, że okej, dobra, to w takim razie po prostu będziemy przekazywali wszystkie informacje i będziemy sumować te wszystkie problemy, które się u ludzi pokazują. Będziemy po prostu w formie takich paczek, wysyłamy, ludzie zgłaszają to, było case'ów takich tyle i tyle. Mamy grupę na... Staliście się takim facilitatorem, można powiedzieć. Tak, w sensie takim, że po prostu wiadomo, że ciężko byłoby na przykład, żebyśmy jednostkowe
sytuacje rozwiązywali. Bo to jest jakby niemożliwe. Ale znajdowaliście jakieś wspólne rzeczy, tak? Tylko właśnie wspólne rzeczy. No, trzy osoby zgłosiły, że na przykład serwis im anulował datę bez podania jakiejś tam przyczyny. No i mówimy, to tak raczej nie powinno być. No okej. No i zgłaszamy po prostu, dlaczego tak wygląda. No i się okazuje, że tam też po prostu było bardzo dużo nowych osób, które były cały czas wdrażane na przykład właśnie w serwis. Też duża rekrutacja tam była. No i to właśnie z tego powodu tam to się zadziało. No ale też jakby zgłaszaliśmy te tego typu rzeczy, jeżeli się powtarzały. No i w pewnym momencie to zaczęło się troszeczkę poprawiać. I w tym momencie wydaje mi się obiektywnie, że sytuacja wygląda nieźle. Jakby nie ma, znaczy... Sprzedaż spadła, to wiesz. Właśnie, nie jestem do końca pewien, czy spadła, ale na pewno w Polsce pewnie bardzo dużo osób nowych pojawiło się. Jest jakby ten staw ogólnie, który w tym momencie jest, to jest wielokrotność tego, co była w tamtym roku, na początku tego roku, więc to wygląda ok. Poza tym te zgłoszenia się już nie pojawiają, więc no, samo to raczej pokazuje, że jest lepiej. No i tak sobie pomyśleliśmy, że spoko. No w takim razie to jakby rozwijmy te relacje. Ale w pewnym momencie okazało się, że Tesla generalnie nie jest w biznesie promowania jednostek. Czyli jakby ja jakby też zresztą nie chciałem swoją twarzą świecić jako ktoś, kto po prostu jakieś ma relacje po prostu gdzieś tam powiedzmy z Teslą. Takie a w Polsce to, sorry, że ci wejdę słowo, bo to jest taki trochę wątek poboczny, ale w Polsce bardzo często się właśnie tak kreuje pewne rzeczy. Znam, rozmawiałem, wiesz. Tak, ludzie... i dokładnie tego nie chcieliśmy robić. Z kilku powodów. Po pierwsze, jakby ja się zajmuję całkowicie czymś innym. Jakby w ogóle to jest jakby powiedzmy to jest sytuacja, która... Czyli działasz, można powiedzieć, prawie że pro publico bono. W sensie tak, no bo to jest tak, że zaraz właśnie też to rozwinę. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że skoro tak, i że łatwiej też Tesli wchodzić w relacje, a zresztą jak organizujemy jakieś rzeczy, to też jeżeli to jest na przykład, nie wiem, kontrahent, który chce wiedzieć, z kim współpracuje, a nie z Gaborem, no to jakby jest łatwiej jednak fakturę wystawić powiedzmy fundacji niż na przykład właśnie Gaborowi, który się zajmuje czymś całkowicie innym, nie wiadomo gdzie później go szukać. No to jest trochę też, wiesz, znasz standardy europejskie, bo pracujesz pewnie w firmie, która jest jakby, wiesz, na takim globalnym zasięgu. Więc rozumiesz, że na Zachodzie to tak nie działa. Oni nie lubią w taki sposób robić biznesu z osobą. Tak, ale to jest właśnie przez to, że jedną z pierwszych rzeczy, które... Bo tam sobie oczywiście ta relacja była taka, powiedzmy, czasem sobie rozmawialiśmy, czasem sobie nie rozmawialiśmy. Miesiąc na przykład nie było żadnej w ogóle rozmowy, bo na przykład my nie mieliśmy żadnych tematów, a oni, zresztą właśnie ten menedżer też, z którym się kontaktowaliśmy, no też jakby po co ma jakoś tam specjalnie jakieś pisać do nas dziwne rzeczy. I w pewnym momencie po prostu tak napisałem, bo zauważyłem gdzieś, wydaje mi się, w Tesla Owners UK, zauważyłem, że oni zaczęli na przykład pisać coś na temat wyjazdów do Giga Berlin, że już zaczynają się jakieś tam, że coś prawdopodobnie będzie. Ja tak pomyślałem, okej, no czemu mnie zapytać? No i wtedy tak faktycznie zaczęliśmy to organizować i też zaczęliśmy pracować nad założeniem właśnie fundacji, tak żeby po prostu jak ludzi, te 45 osób, które tam co roku jeżdżą, żeby ci ludzie mieli pewne... Byłem. Tak. Też wiem, że masz pamiątki, bo widziałem na dole. Więc tak. I też, że ludziom łatwiej się identyfikować z tym, że dobra, ktoś to organizuje, jest to jakaś powiedzmy taka mniej lub bardziej formalna organizacja. Oczywiście też każdy woli wiedzieć, kogo można ewentualnie podciągnąć do odpowiedzialności, więc ja też nie ukrywałem tego, że też się tym zajmuję. No ale łatwiej jednak to wszystko organizować było jako organizacja i też na zewnątrz przedstawia się jako po prostu organizacja, że to nie jest jakiś tam Gabor czy ktoś tam z osób, które z nami jakoś tam współpracują i pomagają, tylko po prostu to jest po prostu fundacja, która zajmuje się udostępnianiem takich powiedzmy benefitów, które właśnie Tesla jakoś oferuje. Ponieważ to nie było oficjalnie też przez Tesla jakoś praktykowane, bo takie wizyty, które w fabryce można sobie odbyć, no to teraz są w formie właśnie tych takich, można sobie za punkty, bonusy takie za 15 tysięcy punktów, można sobie wybrać jakiś tam powiedzmy termin i oni to zbierają w paczkę i po prostu tę paczkę ludzi też oprowadzają właśnie o fabryce. Tego nie było w tamtym roku. I więc no, też stwierdziliśmy, że robimy to najszybciej, jak się tylko da. Jeszcze wtedy to nie było jako fundacja, ale już się przedstawialiśmy jako tak mniej więcej właśnie fundacja, bo no, terminy po prostu nas nagliły. To było tak, że trzeba było dopiąć właśnie koszulki, dopiąć właśnie tę właśnie całą listę uczestników i też ludziom dać czas, żeby sobie zamówili hotele i też zarezerwowali jakoś czas, bo to był poniedziałek wtedy na tę wizytę, więc wszyscy potrzebowali trochę czasu, którego nie mieliśmy, a my nie chcieliśmy zmarnować tej szansy, którą mieliśmy, żeby no, to jest dość unikalne, też na, myślę, że w warunkach też europejskich, bo dosyć niewiele właśnie tych grup, tych owners clubów w takiej grupie właśnie takiej dużej jeżdża do fabryki. No wiesz, my mamy blisko, to też jest dosyć ważne. Tak, ale to też jest tak, że
Myślę, że utarło się troszkę, że dla Tesli my jesteśmy jakimś takim rynkiem drugiego, jakiegoś tam powiedzmy drugiego priorytetu. My jesteśmy takim rynkiem, Gabor. Tak, ale generalnie ciężko nam się porównywać z takimi rynkami jak na przykład nie wiem, UK, gdzie są powiedzmy setki tysięcy tych samochodów jeżdżą, u nas załóżmy, nie wiem, 10-15 tysięcy. Więc to naprawdę było fajne, że udało się to zrobić. Że to było tak, że po prostu poczuliśmy, że nie ma tutaj jakiegoś tam, że a dobra, może się uda, może się nie uda, tylko jakby na każdym etapie było, że dobra, robimy to, też ze strony właśnie Giga Berlin też było, że super fajnie, potwierdzamy termin, wszystko bardzo fajnie też tam wyglądało, no i naprawdę ta wycieczka była fajna, integracja też była bardzo fajna, więc fajnie, że po prostu to wszystko się udało zrobić, no i stwierdziliśmy, że po prostu będziemy robić więcej. Takim standardem sobie przyjęliśmy, że będą właśnie te coroczne wizyty właśnie w Giga Berlin, najbliższy będzie 29-30 maja. Zapraszamy. Tak. Ale to nie będziecie na EV Experience? Chyba jest kilka dni wcześniej, chyba tydzień. A tak, wcześniej, racja, dobrze. Tak, że w weekend wcześniej jest EV Experience, a w nie, no nie czwartek... Nie możecie nie być. W czwartek Boże Ciało jest właśnie, bo też sobie wybraliśmy termin taki, który będzie u nas świętem, a u nich nie, więc wybraliśmy Boże Ciało, przez co też nie trzeba urlopów jakichś tam szczególnie sobie większych organizować, więc też tam nam zależało i też to będziemy celować zawsze w takie coś, bo po prostu jest też łatwiej się organizować czasowo. No i właśnie to jako taki plan minimum, a dodatkowo też staramy się wspierać te inicjatywy, które właśnie też Tesla organizuje właśnie, czy otwarcia nowych miejsc, czy na przykład właśnie w Gdańsku, czy... Premiery pojazdów też byliśmy. Premiery pojazdów na przykład właśnie był właśnie Highland, to był bardzo fajny event, bardzo fajnie zorganizowany, bardzo fajnie, że można było ten samochód zobaczyć. Myślę, że w bardzo krótkim... odstępie od prezentacji na zachodzie, bo to był chyba nawet ten sam tydzień. Tak, to było bardzo blisko. I to fajne było, że właśnie mogliśmy też to jakby tam pomóc, było sporo ludzi i no w momencie, kiedy teraz Tesla zwraca się do nas z jakimiś takimi właśnie eventami, to po prostu zastanawiamy się, jak możemy pomóc. Jeżeli mamy jakieś takie też benefity ze strony Tesli, które możemy jakoś udostępnić, to po prostu też robimy. Na zasadzie takiej, że po prostu robimy to faktycznie pro bono, bo jako fundacja musimy też jakby się spowiadać ze wszystkiego. Gabor, już tyle żeśmy powiedzieli na temat Tesla Owners Poland, teraz musimy trochę porozmawiać też o takich tematach ogólnych, bo ludzie mają też, wiesz, ogólnie my, nasi widzowie, wszyscy mają troszeczkę takich problemów też w tej chwili innej natury. No bo nie wiem jak ty, ale wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, czy wielu też użytkowników spotyka się ze zjawiskiem hejtu w internecie na samochody elektryczne, które troszeczkę wygląda jakby się potęgowało, a no i pytanie jakby jak to do ciebie dociera, jak ty to widzisz, jak to oceniasz? To nie jest łatwy temat, ale to jakby nie taki w sumie, mam jakieś takie swoje przemyślenia. Przede wszystkim część wynika z niewiedzy. Kompletnie jakby z niewiedzy, bo też jak się z tymi osobami później rozmawia, jeżeli w ogóle akceptują jakieś argumentacje, to wykładają się na podstawowych tematach tak naprawdę, tego właśnie, jeśli chodzi o żywotność baterii, serwisowanie tego samochodu, to, że nie wiem, nie da się nigdzie dojechać albo jedzie się 3 dni, to jakby to są, jeżeli się rozmawia... Sfera mityczna, nie? Tak, ale to jest mniej więcej tak, jakby te osoby brały wiedzę z tego, jak to wyglądało na przykład w 2010, bo faktycznie nie było ładowarek, ciężko było gdzieś tam dojechać. Samochody przejeżdżały 100 km. Nie dało się serwisować nigdzie tego samochodu, bo trzeba było do Berlina Teslę taszczyć na lawecie, więc to faktycznie tak wyglądało i tak to nie wygląda od dawna, ale to nadal mimo wszystko gdzieś tam pokutuje, że ten samochód ma 200 km zasięgu i po prostu trzeba się ładować kilka godzin. Nawet teraz, jak na przykład właśnie ktoś się mnie pyta a propos właśnie tej mojej Eski. No dobra, ile ładujesz? Ile ładujesz w domu? Ja mówię, no nie wiem, z siły to tam 5-6 godzin. Tylko tyle? Tylko tyle? A na trasie ile? No nie wiem, od 20 do 80 myślę jakieś 25-20 minut. I to też jakby mega zaskoczenie, że to faktycznie wygląda w ten sposób. Najczęściej to jest tak, że nie, jakby niemożliwe, albo że po prostu jakby jestem fanboyem i to tak wygląda. No generalnie to wygląda nie wygląda tak tylko w Teslach, tylko w tym momencie wiele samochodów ma dokładnie tę samą charakterystykę. No, ale Tesla ma pewien handicap, no bo wiesz, ma swoją sieć ładowania. To jest bardzo duża wygoda. Co prawda w naszych warunkach jeszcze powiedzmy nie, bo tych ładowarek gęstość nie jest jakoś taka szokująca, więc nie. Ale tak, to wynika według mnie mniej więcej przede wszystkim z braku informacji. Druga kwestia jest taka, że ludzie na pewno nie lubią zmian, ale też, i to jest takie moje trochę przekonanie i osobista opinia, też wiele osób nie lubi, i to jest naturalne, zmian na siłę. W sensie takim, że jeżeli ktoś... To,
Jeżeli mówimy na przykład o tym, że samochody elektryczne, że samochody spalinowe mają być zakazane od 2035, no to jakby to jest, jakby nagłówek jest totalnie szokujący, jak to możliwe, ja nie będę nigdzie mógł dojechać po prostu w 2035. Gdzie prawda jest taka, że do tego czasu te samochody po prostu nie będą się opłacały. Będą tak drogie w utrzymaniu i tak kosztowne, że naturalnym będzie, że po prostu no, albo mam taki wybór, że po prostu biorę tego elektryka, bo jest tani, albo już teraz w tym momencie, jak się nawet konfiguruje te samochody nowe, samochody spalinowe są tak drogie, nowe oczywiście mówię o salonowych, gdzie no po prostu, nie wiem, Skoda Octavia jak się konfiguruje, to są po prostu ceny już modelu 3 po prostu w tym momencie, zwłaszcza z dofinansowaniem. No, to, w tej chwili też patrząc na model Y, no bo model Y jest takim, kurczę, jakby to nazwać, papierem lakmusowym rynku chyba samochodów elektrycznych w ogóle w Europie i w Polsce. No to jest taki samochód idealnie sprofilowany pod obecnego klienta samochodu elektrycznego. Tak. I masz za 200 tysięcy tylnonapędowy samochód. Tak, i oczywiście no, jakby to nie jest jeszcze, to nie jest odzwierciedlone na naszym rynku, ale na rynku europejskim. No to jest w tym momencie, w tamtym roku przynajmniej to był najlepiej sprzedający się samochód w ogóle. A drugie miejsce to była Dacia chyba z Sandero albo jakiś po prostu bardzo tani samochód, więc no, to pokazuje po prostu, że jednak to się dzieje. No ale tak, no, osobiście z hejtem takim powiedzmy hejtem ze złością. Nikt ci żeby nie wybił? Nie. Raczej z zainteresowaniem i raczej jeżeli już jakieś takie powiedzmy były sytuacje, to raczej bardziej takie prześmiewcze, ale jak po prostu to ignorowałem, to była nie wiem, może ze dwie sytuacje, może w ciągu wielu lat. Bardzo się cieszę. Bardzo łatwo oczywiście spotkać się z tym w internecie. Tak, no bo w internecie łatwiej się hejtuje. Tak, nie? I w sensie ja zauważyłem taką też jakby tendencję i to rozmawiam z wieloma osobami, które na przykład promują materiały na przykład na takim Facebooku. To jest dosłownie taki stosunek osób, które są zainteresowane kontentem związanym z samochodami elektrycznymi, to jest tak, że 10% to są faktycznie osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć, 90% to są osoby, które chcą po prostu wylać wszystkie swoje możliwe wyzwiska, obelgi, jakie tylko się da. I to bardzo jest, to się jakby powtarza, to jest jakiś taki pattern, nie wiem z czym to jest związane. No ale Jest to, no mamy też swoją jakąś tam lokalną specyfikę. Dosłownie wczoraj miałem taką rozmowę też właśnie z naszym wspólnym kolegą Łukaszem Dagińskim. On akurat jest taką postacią bardzo charakterystyczną i na niego hejt się bardzo mocno wylewa. Więc trochę tak, żeśmy też doszli do takiego wniosku, że jak gdzieś tam jest to część też takiej naszej polskiej, lokalnej, wiesz, specyfiki. Tak, przy czym właśnie my mamy właśnie swoją polską specyfikę, a na przykład wydaje mi się, że o wiele gorzej wygląda to w Stanach, gdzie po prostu dochodzi do jakiejś powiedzmy przemocy, wybijania właśnie szyb, tak jak powiedziałeś, i jakby takiego niszczenia mienia, gdzie u nas jakby całe szczęście, mentalność polska też jest taka, że no nie niszczymy raczej czegoś. Co szacunek jest, mamy przynajmniej szacunek do mienia. Bo jakby czyjejś własności raczej, więc takich sytuacji nie widziałem, ale tak. Czytałem pod niektórymi przebitkami Łukasza, naprawdę było szacun, grubo. Szacun, grubo jest. Wiesz co, jeszcze jedno takie pytanie, bo musimy powoli zbliżać się do końca, ale jest jeszcze jeden ważny temat, który się ostatnio wydarzył, zresztą ja go tam troszeczkę jakby ze swojej perspektywy komentowałem, czyli te zwolnienia w Tesli, bo myślę, że o tym też trzeba porozmawiać, bo ja osobiście uważam, że to był ruch konieczny. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No, niepopularna opinia, ale też uważam, że konieczne, zwłaszcza kiedy firma rośnie tak szybko. To jest jakby, nawet szczerze, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku nawet polskim, mamy dużo zwolnień. To nie jest ta sama specyfika, myślę, bo po prostu jest też zmiana tego, jak rynek wygląda. W przypadku Tesli oni bardzo dużo zatrudniają. Wydaje mi się, że taka sama sytuacja, gdzie 10% osób zostało zwolnionych, była albo 2 lata temu, albo coś takiego było, więc i no, też pracuję na co dzień w korporacji, wiem jak to wygląda. Jeżeli właśnie zespół szybko rośnie, to w pewnym momencie ktoś mówi, duplikację tego typu sprawy. Czy na pewno po prostu jesteśmy jakby optymalni i tak dalej. Podejrzewam, że to też w ten sposób wygląda, chociaż słyszałem, że też poleciało sporo osób. Niby znaczy wydaje mi się, że to było ich własne. Mówisz decyzja. O dyrektorach departamentu. Tak, że takich, które faktycznie już zaczynały się budować, były już takimi rozpoznawalnymi twarzami. No, Józef Stalin też nie akceptował ludzi, którzy wiesz, dorastali do jego poziomu. Także. No tak, no ale to jednak mimo wszystko też budowało zaufanie do całej firmy, no bo jeżeli mamy Ilona, który jakby zależy jaki ma dzień, na Twitterze pisze, co pisze, no trochę. Znaczy, ja oczywiście na to nie zwracam jakby specjalnie uwagi. Czyli ty jesteś merytokratą, można powiedzieć. No trochę tak, ale to jest jakby, no, w takiej firmie, która patrzy tylko i wyłącznie na wyniki, może tylko i wyłącznie, ale patrzy bardzo na wyniki, wszędzie, absolutnie wszędzie, wszędzie musi się wszystko zgadzać po prostu dokładnie w każdym detalu. No bo jakby Tesla jest znana z tego, że optymalizuje nawet proces produkcyjny aż do bólu.
No tak. Wiele firm się próbuje wzorować na Tesli. Nie, no Chińczycy się wzorują. O, to będzie kolejny temat. Właśnie. Chińczycy się właśnie wzorują i no dziwne, żeby też właśnie po stronie samej, właśnie samego zespołu też tego. Znaczy jakby powziąłem takie przeświadczenie, że wiesz, no każda firma, tak jak powiedziałeś, która szybko się rozwija, musi swoje błędy korygować raz na jakiś czas. Tak. A w zasobach ludzkich bardzo łatwo jest popełnić błędy, bardzo łatwo jest duplikować odpowiedzialności, namnożyć headcountów tam, gdzie są one niepotrzebne. Tak. I to nie jest adresowane do ludzi, to jest po prostu konieczność samooczyszczania się firmy, żeby ona była konkurencyjna. Tak. Plus dodatkowo, no jeżeli rekrutujesz, załóżmy, nie wiem, 1000 osób w ciągu krótkiego okresu czasu, no to nie ma szansy, że zweryfikujesz wszystkie osoby w 100% dobrze, dopiero po jakimś czasie zobaczysz, jak performują faktycznie. No i to jest według mnie normalne, no smutne, ale według mnie normalne. Ale nie szukam w tego jakiejś specjalnej sensacji, bo to się działo. To się działo i tak. I myślę, że to jest tak naprawdę jakiś tam po prostu konieczność związana z rozwojem firmy. To teraz przepłyńmy jeszcze w stronę tych Chińczyków, bo ja na przykład oglądałem ostatnio ten film z fabryki Xiaomi SU7 i powiem Ci szczerze, jakbym był podczas wizyty Giga Berlin, nie wiem czy widziałeś. No tak. Gigacasty, to wszystko tak, wyglądało tak, bardzo, bardzo tak, podobnie. Tak. Tak, to znaczy to jest bardzo ciekawe. Ja ogólnie kibicuję tym firmom jakby z kilku powodów. Pierwsze to jest taka, że naturalnym jest to, że jak jest konkurencja, to dobrze, że jest wybór. Dla nas jeżeli byśmy nie mieli innego wyboru poza Teslą, to byłoby pewnie dosyć... Ja bym nie płakał, ale... Niby tak, no ale to jest tak, że pewnie części osób nie dałoby się przekonać do tego, żeby jednak spróbowali przejść na elektryka, tylko na przykład ktoś, nie wiem, ostatnio na przykład swojego sprzedawcę od kominka pojechałem po jakiejś rzeczy do kominka, do niego pojechałem właśnie Teslą, a on powiedział, że on w sumie jeździ Kiją, no to po prostu go wysłałem do salonu Kia, bo mają przecież elektryki dostępne, niech sobie pojeździ, jakby gwarantuję, że mu się spodoba. No ale tak, jakby jeśli chodzi właśnie o samych Chińczyków i to, jak to właśnie tam wygląda, no tak, w tym momencie mam wrażenie, że największa konkurencja właśnie, jeśli ma jakakolwiek konkurencja przyjść, to przyjdzie ze strony Chin. Z wielu powodów, często politycznych, bo oczywiście firma chińska będzie też oczywiście wspierana przez rząd. Znasz to chyba ze swojej branży też jakoś tam częściowo. Tak, no i to jest tak, że po prostu wiadomo, że ta firma będzie faworyzowana, Chińczycy też mają troszeczkę, myślę, tańszą siłę roboczą i mają bardziej... No wiesz co oni jeszcze mają? Oni mają siłę przemysłową, tak? To jest. To jak oni bardzo szybko potrafią się adoptować. Ja ze swojej branży to znam z kolei, że na przykład, wiesz, Chińczycy nie mieli nigdy dobrego pomyślunku, oni nie wykształcili w sobie takich zdolności kreatywności, natomiast oni mieli gigantyczne możliwości przemysłowe. Jak na przykład przyjeżdżałem oglądać produkty, to oni byli w stanie wyprodukować na moją wizytę 100 sampli różnorakich produktów. Nie będę się, wiesz, jakby tam specjalnie produktowo, co to było, ale w firmie europejskiej dla porównania oni nie byli w stanie wytworzyć nawet jednego produktu. Więc ten celowany marketing, czy to takie celowanie produktu, jak robią to Amerykanie i to ta umiejętność tworzenia nowych produktów i gałęzi po stronie amerykańskiej działa, siła przemysłowa po stronie chińskiej działa, a w Europie nic nie działa. No tak, i to jest jakby, ja myślę, że to będzie bardzo smutna historia niedługo, bo długo się tak naprawdę takiej sytuacji nie da utrzymać, więc to tak firmy europejskie myślę będą miały bardzo duży problem. Albo będą jakieś kolosalne cła na samochodach właśnie z... A to staniemy się taką drugą Turcją może, wiesz. No tak, i to jest... Też właśnie to, co powiedziałeś, jakby jeśli chodzi o moc wytwarzania, to widać właśnie w tym, ile jest w ogóle wariantów tych samochodów, jak dużo czerpią, wzorują się po prostu na innych produktach. I na przykład, nie wiem, ja miałem akurat okazję właściwie zapoznania się tak naprawdę takiego dłuższego z NIO, to był chyba ET5 i patrzysz na cenę, ten samochód nie jest jakoś specjalnie tani, ale patrzysz na ilość opcji, jakie on ma i tak wiesz, jakby masz pneumatyczne zawieszenie, masz domykanie drzwi, masz ogólnie po prostu wszystko jakby wypasione i tak dalej. Oczywiście jest sporo bajerów, które... Nie kompletnie, jakby ta głowa, tak. która do mnie mówi, niespecjalnie do mnie przemawia, ale... Ale w Chinach ona ma specjalną rolę, wiesz, musisz o tym pamiętać. Czułem, że to jest pewien taki, powiedzmy, właśnie smaczek właśnie z tamtego rynku. Tak jak na przykład właśnie ogromne grille BMW zresztą na rynek chiński, no to też nie do końca mi odpowiadają. Ale jeśli chodzi o ten samochód, właśnie widać, jak dużo w tym samochodzie jest.
nie wiem, jakby, czy jakby zdobędą rynek u nas ogólnie, bo też jakby klient europejski ma jakiś taki, powiedzmy, swoją specyfikę, że on lubi swoje właśnie lokalne firmy, jeśli właśnie, że albo niemiecka, albo francuska. Nie, myślę, że to się tutaj się, Gabor, z tobą nie zgodzę. Wydaje mi się, że wiesz, klient się zmienił bardzo i to jest zmiana pokoleniowa. I myślę, że też to widziałeś, obserwując to, jak się przekształcał rynek smartfonów. Rynek smartfonów w tej chwili jest w zasadzie zdominowany głównie przez jedną firmę z Ameryki i bardzo dużo firm z Chin. Tak. I tutaj mamy, moim zdaniem, chyba Chińczycy próbują jakby, w wielu zresztą branżach, te, które ja też znam, Chińczycy powielają ten model jakby, wiesz, penetrowania rynku. Czyli wzorowania się na Amerykanach, jakby, wiesz, podchodzenia do tego tak, okej, może nie mamy takiego super softu, ale mamy lepsze kamery, mamy coś tam i mamy tańszy produkt. No tak, no i to jest coś, co ewentualnie może u nas właśnie zagrać. Jakby cena przede wszystkim. No i no tych samochodów musi być po prostu troszkę więcej. Wiem, że właśnie jest kilka firm, które promują jakby właśnie markę NIO właśnie w Polsce, jakby tak powiedzmy troszkę oddolnie, też oferując jakieś tam właśnie wynajmy i tak dalej. Więc można poznać te samochody ogólnie też na znaczy, ja osobiście, sorry, że ciebie dosłowa, ja osobiście uważam, że NIO akurat nie jest tą marką, której powinniśmy się tutaj najbardziej obawiać, czy obawiać, w sensie spodziewać. Ja myślę, że tak naprawdę tutaj mówimy o takich markach jak Geely, jak BYD. I to są marki, które moim zdaniem dopiero to będą marki, które tak naprawdę będą w stanie no nie tyle co ściąć głowę Tesli, ale wejść jej mocno w paradę. No, NIO to nie jest firma o takim potencjale moim zdaniem. No, zobaczymy, powiem. Zobaczymy. Jakby generalnie w tym momencie NIO ma pewnie najszerszą prasę. Reszta marek po prostu, bo ich jest tak dużo, w tym momencie ciężko jest nadążyć tak naprawdę nad tym, co się dzieje właśnie na rynku chińskim. No, ale tak, no, koniec końców. Na pewno producenci chińscy będą dużym problemem dla tutaj lokalnego producenta na przykład właśnie dla, zwłaszcza no myślę, to zaboli branżę i rynek niemiecki, bo też właśnie Niemcy no zaczynają, znaczy też się troszeczkę otworzyli na to, że faktycznie okej, okay, no mogę kupić sobie właśnie coś od BMW i ogólnie iść z tym samym, albo spróbować właśnie, załóżmy tak jak właśnie Tesla też się zaczęły sprzedawać właśnie w Niemczech. Niemcy myślę, że też się mocno zmienili, oni kiedyś byli tacy mocno nastawieni na swój rynek, ale w tej chwili wiesz, ta różnica pomiędzy BMW czy Porsche, czy nie wiem, nawet głupim Audi, sorry, że głupim, nie to chodzi, że głupim, tylko Audi, a chińskim produktem jest gigantyczna i Niemiec widzi tą różnicę. To nie jest taka zwykła różnica, wiesz, niewielka, wynikająca z tego, że jest jakaś różnica w specyfikacji. To jest nieuzasadniona różnica z perspektywy klienta. Tylko właśnie to wynika jakby z absolutnie tego, skąd ten samochód jest. No jakby koszty produkcji u nas są jakby kolosalne, koszty, podatki, wszystko właściwie jest dużo etos pracy. Etos pracy jest całkowicie inny, no jakby przecież jaka katastrofa i jaki płacz był, jak nawet Tesla Giga Berlin odpalała i jakie tam warunki pracy są, że to nie są niemieckie warunki pracy, że tak się nie da pracować jakby w ogóle i tak dalej. A to przecież jest nie firma chińska, która by narzuciła swoje warunki właśnie z Chin, tylko jednak musieli troszeczkę się do tego rynku przystosować do warunków niemieckich. Więc no tutaj to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Dzisiaj właśnie jak tutaj nawet do Was jechałem, to oczywiście była dyskusja na temat tego, w jaki możliwy sposób w ogóle producenci niemieccy będą mogli konkurować z chińskimi. No i niestety dwa bardzo szkodliwe de facto dla użytkownika końcowego to jest to, że będą wprowadzone cła na pojazdy właśnie z Chin, plus dodatkowo będą subwencje na produkty właśnie samochody. No to tak naprawdę wiesz, niemieckie. Szeroką pętlą wracam do czasów swojej wczesnej młodości i dzieciństwa, czyli do czasów komunistycznych i zostaniemy skansenem, tak jak Polska była skansenem za PRL-u. Myślę, że musimy już, Gabor, kończyć niestety, bo staramy się te nasze wywiady gdzieś tam mieścić w okolicach 20 minut. Myślę, że już przekroczyliśmy ten czas. Także bardzo fajnie się z tobą rozmawia. Myślę, że musimy tą rozmowę później pociągnąć jeszcze kiedyś, zrobić drugą część, bo super się z tobą rozmawia. Także pozostaje mi tylko podziękować ci za to, że u nas byłeś. Mega dzięki za zaproszenie. A Wam dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do wspierania naszego kanału, jak i do zapisania się niezwłocznie do Tesla Owners Poland.